Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie polityka Stefana Batorego, czyli kolejnego lekcyjnego władcy Polski. No ale staraliśmy ostatnio na lekcji w momencie, kiedy Henryk Walezy opuścił Polskę. No i w tym momencie szlachta postanowiła powołać na króla Annę Jagiellonkę w obliczu zbliżającego się ewentualnego kolejnego bezkrólewia. No i następny władca by musiał ją poślubić. No ale oczywiście kobieta nie mogła sprawować długo sama władzy, było to wbrew panującym wtedy przekonaniom, dlatego szybko jej wybrano kolejnego kandydata. No i w 1575 roku mieliśmy podwójną elekcję. Podwójna elekcja. No i wybrano w niej zarówno Stefana Batorego, jak i cesarza Maksymiliana II Habsburga. No ale ostatecznie Batorego poparł Jan Zamoyski, który zaczął odgrywać coraz większą rolę tutaj w Rzeczypospolitej, no i Batory został królem. No, Batory tutaj na początku bardzo jego pozycja była osłabiona, szczególnie tutaj pojawiali się przeciwnicy jego polityki wewnątrz Polski, był to m.in. Gdańsk, który bał się, że Batory będzie kontynuował politykę zamorską Zygmunta Augusta, który ograniczał strasznie te wpływy z handlu Gdańska. No i rzeczywiście Batory do tego prowadził, wprowadzał na Gdańsk represje gospodarcze, gdyż chciał zmusić Gdańsk, żeby był posłuszny, tak jak reszta korony. No, doprowadziło to do wojny, do której nawet wmieszała się Dania, ale ostatecznie zawarto rozejm i ugodę. Gdańsk uznał Stefana Batorego jako króla, a władca zawiesił tą konstytucję Karnkowskiego, o której też sobie mówiliśmy na jednej z poprzednich lekcji. No, Batory musiał także interweniować szybko w inflantach, gdyż Iwan IV Groźny, o którym też sobie już wspominaliśmy, zajął tamte tereny aż po rzekę Dźwinę. Wykorzystał tutaj szczególnie polskie tutaj te zamieszanie polityczne, te okresy bezkrólewia. No i Stefan Batory postanowił na to jak najszybciej odpowiedzieć, no i wywołał z Moskwą wojnę o inflanty, ale postanowił nie uderzać bezpośrednio na inflanty, tak jak się tego spodziewali Rosjanie, ale postanowił odciąć linie zaopatrzeniowe, zaatakować bardziej z boku. No i w ten sposób w 1579 roku mieliśmy bitwę pod Połockiem. Napiszemy sobie skrótem: bitwa pod Połockiem, to jest wygrana. Później mieliśmy w 1580 roku Wielkie Łuki. Zajęliśmy może bitwa pod Wielkimi Łukami. Wielkimi Łukami. Te sukcesy militarne bardzo przysparzały popularności władcy, no i ostatecznie mieliśmy na końcu zatrzymanie całej wyprawy przeciwko Moskwie w 1581 roku w bitwie pod Pskowem. Tutaj mamy ją widoczną też na obrazie. 1581 Psków, oblężenie Pskowa. Tutaj Polsce nie udało się niestety przeforsować tych obrony Moskwy, ale Rosja wysłała tutaj delegację do negocjowania pokoju. Tutaj szczególnie papież także naciskał na Batorego, żeby ostatecznie doprowadził do pokoju z Moskwą. No i w 1582 roku została zawarta umowa w Jamie Zapolskim. 1582 ugoda w Jamie Zapolskim. Doprowadzała tutaj do pokoju między Polską a Moskwą. No i tutaj Moskwa zdecydowała się oddać inflanty, zrzekła się także ziemi połockiej. No i w międzyczasie straciła ona także Narwę na rzecz Szwecji. No i w ten sposób Rosja była całkowicie już odcięta od Bałtyku.
Jeśli chodzi o bitwę pod Pskowem, to jest taka ciekawostka, gdyż Stefan Batory oskarżał tutaj niepowodzenie bitwy małą bitnością żołnierzy polskich, którzy mieli mianowicie się halucynować, czy też mówiąc kolokwialnie naćpać dereniem, które miało im rzekomo właśnie bardzo szkodzić, dlatego Stefan Batory postanowił tę roślinę całkowicie wyniszczyć w królestwie, co mogło także doprowadzić do obniżenia się produkcji miodu pitnego w Polsce, który był bardzo popularny, gdyż dereń był taką rośliną, która pozwalała bardzo pszczołom się utrzymać przy życiu. Bardzo często na niej uczęszczały, no i to zmniejszyło populację pszczół i jednocześnie produkcję miodu. No ale to już taka ciekawostka, myślę, na marginesie. Niektórzy takie rzeczy lubią. No i także tutaj Stefan Batory, on myślę, że dalej kontynuował tę wojnę z Moskwą, miał bardzo ambitne plany podbicia tutaj tych dużych terenów rosyjskich, no a później wyruszenia razem na Turcję. On sam zresztą pochodził z Siedmiogrodu, tutaj tereny bardziej węgierskie. Stąd też moda, którą on wprowadził, między innymi słynne czapki Magierki, które widzimy tutaj, stały się bardzo modne. Ubiór na wzór właśnie bardziej taki węgierski, słynne szable Batorówki się wtedy pojawiły. Tutaj król bardzo sprawił, że takie elementy stroju węgierskiego były w Polsce bardzo modne, popularne. No ale wracając właśnie, dlaczego Stefan Batory właśnie z Siedmiogrodu ostatecznie nie doprowadził dalej swojej wyprawy do skutku, gdyż miał problemy po prostu pieniężne, w samym skarbcu brakowało strasznie dużo pieniędzy. No, on, jeśli chodzi o jego politykę wewnętrzną, to tutaj starał się lekko umocnić władzę króla, szczególnie usiłował zdobyć właśnie pieniądze na swoje wojny, ale odwoływał się tutaj bezpośrednio do sejmików ziemskich, a pomijał w ten sposób sejm, co prowadziło do decentralizacji władzy i samej uprawnień szlachty, co nie wszystkim także szlachcicom się podobało. Ale korzystał on bardzo z poparcia rodów magnackich, gdyż właśnie chciał troszeczkę tą władzę królewską umocnić, chociaż umiarkowanie. No i dlatego swoich popleczników, którzy często należeli do byłego ruchu egzekucyjnego, o którym też sobie mówiliśmy, po prostu nadawał im odpowiednie ziemie przywileje. Tutaj na przykład Jan Zamoyski, wcześniej czołowy przedstawiciel ruchu egzekucyjnego, sam się ostatecznie stał magnatem, czyli tym, z czym on walczył. No i doprowadził jakby znowu do tego dużego wpływu i władzy magnaterii w Polsce. No, król ostatecznie został zmuszony do wielu ustępstw na rzecz uzyskania funduszy na wojnę. Zrzekł się na przykład uprawnień sądowniczych, które wcześniej tylko mu przysługiwały, no i powołał dwa rodzaje sądów apelacyjnych, mianowicie Trybunał Koronny. Trybunał Koronny i oczywiście Trybunał Litewski. Trybunał Litewski, chyba z Wielkiej, tak mi się wydaje. To nazwa oczywiście Trybunał Litewski, które kolejno powstały. Trybunał Koronny 1578, a Litewski 1581. Tutaj one przejmowały część jakby wyroków sądowniczych od króla. Królowi, sam król w zasadzie zostawało mu w jego gestii takie rzeczy jak zdrada stanu, zbrodnie dotyczące obrazy królewskiego majestatu, jakieś nadużycia skarbowe już wyższych urzędników wyższego szczebla, spowodowanie jakichkolwiek zamieszek na sejmikach, sejmach czy też w trybunałach, zbrodnie popełnione przez szlachciców i zagrożone karą śmierci, konfiskata dóbr czy banicja, czy też wykroczenie poza uprawnienia danego urzędnika, to wszystko zostawało jeszcze w gestii króla, a resztę przejmowały sobie te wszystkie inne, znaczy te trybunały, o których sobie właśnie wspomnieliśmy. No i właśnie Stefan Batory, ale niestety nie doprowadził ostatecznie nawet potem swoich wielkich, ambitnych planów podboju, żeby zjednoczyć tutaj Polskę, te tereny rosyjskie, wyruszyć na wojnę z Turcją, może zająć także Węgry. Nie udało mu się, gdyż niestety panował dość krótko, bo tylko 10 lat, zmogła go choroba. Na dziś dzień wiemy, że najprawdopodobniej tą chorobą
że tą chorobą była dna moczowa, choć są, oczywiście są jeszcze teorie, że mogło to być po prostu zwykłe otrucie, no a kto to zrobił, no prawdopodobnie wtedy byłaby to Moskwa. No i to doprowadziło Rzeczpospolitą przed widmem kolejnej oczywiście wolnej elekcji. Kandydatów było sporo, ale tutaj Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego, tutaj taka ciekawostka, on za bardzo z nią tam nie obcował, ona była już stara, niezbyt mu się też podobała, gdy się żenił, miała ona 50 parę lat, no, nie była w kwiecie wieku, szczególnie jeszcze jeśli chodzi o tamte czasy, ale trzymali ze sobą korespondencję głównie listową. Sam jeśli był już w otoczeniu Anny Jagiellonki, raczej był na polowaniach niż przebywał z nią. No ale Anna Jagiellonka po śmierci tutaj Stefana Batorego poparła kandydaturę Zygmunta III Wazy, który był zresztą synem i siostry Katarzyny Jagiellonki i władcy Szwecji Jana III Wazy. No i szlachta zaakceptowała łatwo Zygmunta III Wazę, który wstąpił na tron Polski, gdyż miała w jego żyłach płynąć zacna jeszcze krew rodu Jagiellonów, który się już Polakom powszechnie bardzo dobrze kojarzył. Innym jeszcze pretendentem do tronu Polski był Maksymilian Habsburg, no ale ostatecznie go odrzucono, no i w 1587 roku Zygmunt III Wadza widocznie tutaj został nowym królem Polski. Co było dalej, no to sobie powiemy jeszcze w kolejnych filmikach. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.